Artur Kornik-Sowiński po walce z Waso Bakoczewiczem. Przede wszystkim, Artur, gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Chociaż no, Waso tego zwycięstwa nie uznaje, ale tutaj raczej nie ma co dyskutować. Zresztą, jak to mówi zawsze Krzysztof Kułak, z decyzją sędziów się nie dyskutuje, prawda? To znaczy, kurczę, nie no, można dyskutować, tylko dobra, no to dyskutujmy. No, pierwsza runda czy ja? Druga runda czy ja? No to trzecia, nawet jeżeli jest Waso, kurde, nawet dajcie mu 10-8, jak mnie nie lubicie. Ewentualnie remis. No to jest ewentualnie remis. No to... No, no to o czym dyskutujemy? Dzisiejszy wieczór dla Silesian Cage Club jest dosyć udany, ponieważ no, wygrywacie kontra reszta świata 2-0 praktycznie. Tak, tylko że Robert Radomski zrobił to, kurde, w bardzo fajnym stylu. Robert był dzisiaj w bardzo dobrej formie, bardzo fajnie się zaprezentował. I ja niekoniecznie, kurde, mam do siebie pretensje, zwłaszcza o tym trzecią rundę, bo trzecią i końcówkę drugiej, bo gdyby to rozegrać lepiej, naprawdę byłby dzisiaj dobry powód do świętowania. Tak dałem powód właśnie do tych, kurde, wszystkich dyskusji, że Waso ma teraz pretensje do wszystkich i... Znaczy do sędziów, tylko i wyłącznie do sędziów. No dobra, no do sędziów, no... No ale to jakoś tam umniejsza mojemu zwycięstwu, no... Kurczę, ja się z tym nie zgadzam, no. No rozumiem. Czyli powiedzmy rewanż i udowodniłbyś Waso, że jednak wygrałeś słusznie. Chciałbyś takiego rewanżu w ogóle, czy chciałbyś takiej walki, czy to już idziemy dalej do przodu? Znaczy wiesz co, no... tak, no co ja bym chciał, to... Nie, no chciałbym rewanżu z Waso, no pewnie, no kurczę, jak taki mądrala, to jasne, że tak, no zróbmy jeszcze raz, to obiecuję, że to się nie skończy przed ten, nie skończy się decyzją, bo biega, skacze, a bez sensu, no to, że sobie 15 pompek zrobi, przeleży na mnie przez trzecią rundę, dobra, trzecia runda naprawdę bije się w pierś, moja wina, no sorry trenerze, sorry wszyscy, którzy oglądaliście, wykupiliście pay-per-view i patrzyliście, jak leżę przez trzecią rundę, no sorry, moja wina, nie wiem, co się stało, wrzucił ktoś na mnie urok, leżałem jak... Może Waso jakiś modłu odprawił? No może jakieś takie czarnogórskie i mi się... Moja wina, dobra, ale no... No nie, no werdykt był sprawiedliwy. Jeżeli Waso chce rewanżu, jeżeli KSW chce rewanżu, ja bardzo chętnie mu, kurde, udowodnię, że polscy sędziowie naprawdę sędziują sprawiedliwie. Poza tym to jest naprawdę no, ich robota. Tutaj nikt nie będzie, nie wiem, nadstawiał karku za to, żeby mi jakoś lepiej posędziować. Tym ludziom za to płacą, no jeżeli będą sędziować dla Sowińskiego, no to kurde stracą robotę i to jest normalne. No nie ma tak, że w KSW sędziowie sędziują pod Polaków. No to jest po prostu wymysł internetu. No nie i już. Jasne. Artur, a powiedz mi, czy Waso nie zaskoczył Cię odpornością na ciosy? Ponieważ mnie tam nie było w klatce, ale oglądałem tę walkę i po prostu mnie osobiście zaskoczył mega. Mnie też zaskoczył. Kurde, no aż... Nie wiem, on chyba woli przyjąć na twarz kolano niż, nie wiem, je blokować. Blokuje twarzą. Jest, tak, jest odporny na cios. Ja wiedziałem, że on jest twardy, bo z Łukaszem Klewickim rozmawiałem, bo też z nim walczył. Mówi, że kurde, naprawdę twardy chłopak i tak dalej. I wiedziałem, że jest twardy. To jak tą drugą rundę przetrzymał, to mnie zaskoczył, bo szczerze, to jest też moją winą, w drugiej rundzie myślałem, że już go mam i już niepotrzebnie wszedłem chyba z kolan na ciosy rękami, trzeba było... Znaczy, poczułeś się troszkę już luźniej, tak? Tak, poczułem już, że mamy i dobra, to teraz kończymy go jakimś huraganem ciosów. Bez sensu, Artur, trzeba było to na spokojnie wziąć, weź sobie to pooglądaj, przemyśl i wyciągnij wnioski na przyszłość, bo tak to daleko nie dojedziemy. Artur, powiedz mi trochę o swoich przygotowaniach, ponieważ no w końcu przygotowałeś się pod innego zawodnika niż Anzor. Coś innego, coś nowego, bo na pewno inni sparring partnerzy, troszkę inny plan treningowy. Jak to wyglądało? Tak, no inny przeciwnik niż Anzor, co akurat mnie bardzo cieszyło, bo dwa okresy pod Anzora były bardzo do siebie podobne, no wiadomo, jak się przygotowuje pod tego samego zawodnika, no to jest praktycznie robota ta sama. Tutaj był nowy zawodnik, nowe założenia taktyczne, o te założenia taktyczne, kurczę, o wcielenie w życie tych założeń taktycznych mam do siebie pretensje.
i mnie to kuje, no i to mi odbiera tą taką chęć zwycięstwa, znaczy taką radość ze zwycięstwa, bo to, że Waso sobie teraz tam narzeka na sędziów, szczerze to ja to mam głęboko. Ja mam pretensje po prostu do siebie, że ja tego nie wykonałem tak, jak chciałem. I tak, jak tego chciał trener i tak, jak to miało wyglądać. Po prostu, no nie wiem, źle zawalczyłem drugą część walki, bardzo źle zawalczyłem drugą część walki i to się nie powtórzy. Mam nadzieję już nigdy, bo było to słabe, sorry. No ja widzę po tobie, że jesteś zły na siebie w zasadzie za tą trzecią rundę i to dosyć bardzo. Tak, no jestem zły na siebie, no bo kurczę, no wiesz co, wystarczyło zrobić troszkę więcej pracy i wiesz co, no teraz idę sobie oglądać na spokojnie walki, mam do siebie, wiesz, czuję się dobrze z tym, że wykonałem pracę tak jak powinienem. Idę sobie na afterparty i się bawię, a tak to kurde muszę tu wysłuchiwać, że Waso w każdym wywiadzie, że Waso ma pretensje do sędziów. No i kurde, no w drugiej... Mógł coś z tym zrobić sam, a nie teraz mieć pretensje. W drugiej rundzie ja mogłem po prostu lepiej kolano umiejscowić, a nie rzucać burzę ciosów. W trzeciej rundzie mogłem ja bardziej się pokręcić z tych pleców, a nie leżeć jak... Kurde, no nie będę mówił brzydko, bo mama ogląda, ale... Mogłem zrobić coś i o to do siebie mam pretensje. A tak, cholerka, no nie wykonałem tego, co miałem i czuję się z tym źle. Artur, powiem tak, no, zwycięstwo jest zwycięstwem. W zasadzie no, nie masz powodu do tego, żeby być do siebie zły, ponieważ wygrałeś. Jakieś tam elementy zawsze można by poprawić, no ale to jest jednak zwycięstwo. Także no, życzę ci generalnie dobrej zabawy na afterparty. I co, no, relaks przede wszystkim, a jeżeli masz o tego podziękować, kogoś pozdrowić, to proszę bardzo. Dzięki bardzo. Więc tak, dziękujemy sponsorom. Firma Spisz, Clickhouse, Panda, Hebda, Inchbut, Pitbull oczywiście, Tom Med, Manual Med, Superior, Muscle Pump, Silas. Kurczę, coś jeszcze pominąłem, nie wiem co. Serdecznie Was przepraszam za to, że Was pominąłem, jeżeli tak jest. Podziękuję wszystkim na moim fanpage'u. Jeszcze nie raz pewnie. Dzięki naprawdę za wsparcie, którego mi udzielacie, bo dzięki temu mogę trenować na tym poziomie, na którym trenuję i to naprawdę dużo dla mnie znaczy. Jakub Chycki, Łukasz Ogórek, dzięki za całe wsparcie, cały Silesian Cage Club oraz wszyscy chłopacy, z którymi sparowałem, wszyscy moi trenerzy. Wielkie, wielkie dzięki. Kurczę, no naprawdę dzięki. Łukasz, wchodzisz tutaj w kołanie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Zepsułem wszystko. Bardzo dobrze.